Cześć. Tu Oluś i ojciec teraz. Ja mam powiedzieć. I tatuś. Witamy Was serdecznie. Przypominamy, że konkurs trwa z poprzednim nagraniu. Jeszcze parę dni do końca czerwca do wygrania 17 zingsów z piątej serii, 2 z czwartej, czyli 19 zingsów. Oczywiście wygrana jest za jak najfajniejszy tekst. I wygrywa ta osoba, która będzie miała najwięcej łapek w górę pod swoim fajnym zdaniem o nas. Prawda? Jest parę już fajnych, niektóre nam się podobają. Co to jest? Zaraz wszystko powiem. Dzisiaj będziemy robili co? Slajmy! Będziemy robili slajmy. Pójdziemy troszkę na łatwiznę, bo oczywiście powiemy z czego i z czego można zrobić. Mamy klej przezroczysty. Akurat ten jest specjalny do slajmów, ale można zwykły przezroczysty, to jest pierwsza rzecz, z którego robimy slajma, to żebyście wiedzieli, zaraz będziemy otwierać. Drugą rzeczą jest tak zwany aktywator. My mamy też taki aktywator specjalny kupiony, ale można użyć aktywatora kropli do soczewek lub płynu do prania. Pamiętajcie, płynu do prania najlepiej taki lekko przezroczysty. To jest po to, żeby powstała reakcja i klej przestał się tak kleić nam do rąk, a kleił się sam glucik, czyli slime. Okej, okay. Olusiu, zaczynamy robić slime'a. Z którego? Nie jak... połowę, bo tam cały prawie zrobię. Dobra, zrobimy dzisiaj 2 slime'y. Najpierw zaczniemy od jednego, na razie jedną miseczkę odstawimy. Najpierw nie od... Dobra, Oluś, okay? Najpierw zrobimy jakiego, Olusiu? Zwykłego. Zwykłego, czyli w sensie jednokolorowy. Który będzie kolor? A, i jeszcze zapomniałem dodać. Niebieski, bo połączyliśmy, że nie mamy niebieskiego. Do slajmów możemy używać farb, żeby miały kolorki. My używamy akrylowych, podobnie są najlepsze do tego. Można też dorzucić brokatu, żeby się tam świeciło, odbijało światełko, prawda? Ale dzisiaj my zrobimy jednokolorowy, a potem pomieszamy 2 i zobaczymy, jaki nam wyjdzie. Olusiu, połowę kleju proszę wcisnąć. Nie połowę, bo nam prawie No dobrze, to się kupi najwyżej. Połowę dotąd, czyli połowę kleju. Ilość kleju zależy od tego, jak wielki będzie glut. Oluś, ściskaj. Ja zaraz Wam też pokażę. Mocno. Wciskamy, postaramy się, żeby były 2 równe. Już. Nie, za mało. Pokaż, pokaż, pokaż. Nie, jeszcze. No co, to taki mały glucik? Dobra, pokaż. Jeszcze ciupinkę. Dobra, wystarczy. Jeszcze kropelkę. Jeszcze kropelkę, słyszeliście? Bańka. Bańka. Bańka stańka. To zostanie na drugi. Zobaczcie. Tak wygląda kleik. On jest taki lejący. Widzicie? Teraz dodamy kolor. Jaki kolor, Olusiu, teraz? Niebieskie, bo ja mam tylko czerwony z tego. Dobra, niebieskie, bo już raz jednego zrobiliśmy, bo zrobiliśmy w sumie 2. Jeden nam nie wyszedł, bo mieliśmy zły płyn do prania. Się okazało. Ok, dodajemy nie za dużo farby, prawda? Proszę. Daj mi troszkę. Dobra. Jeszcze troszkę, no. No, ale wciskaj. Już. Ups, dobra, zobaczcie. To naprawdę bardzo nie... Oj, wylałem! Co za ciocia, tata? Wylałem troszkę na stolik, ale nie szkodzi, my to wrzucimy. Takie rzeczy się zdarzają. Rozmarowany, dobra. O, teraz niebieski klej. Okay. To weźmiemy, zaraz to wykorzystamy. Jak zrobimy slajma, to wykorzystamy. Okej, okay, chciałem Wam pokazać i tak się wylało. No zdarza się, jak nagrywamy na żywo. Teraz dodajemy aktywatora, czyli to może być nasz ten płyn, albo może być to płyn do soczewek, albo płyn do prania. No powolutku, tego się daje niedużo. Im więcej dacie, tym ten glut będzie taki bardziej... mniej klejący, mniej już? Ciągliwy. Jeszcze, bo to musi... Zobaczcie, to już zaczyna się... Dobra, już, Olusiu. Już, Olusiu. Zobaczcie, to już się nam zaczyna wiązać. Już się robi taki mały glucik, ale jeszcze trzeba będzie... Ale bo pomieszać? Dam pomieszać. Oluś teraz będzie mieszał, a ja powiem, co dalej. Trzeba... wyciągamy go do ugniatania, bo po tym wszystkim trzeba dość długo pougniatać. Wyciągamy go do
do ugniatania, jeżeli wyciągniemy patyczkiem i on wyjdzie nam prawie cały, ok? Tylko widzicie, zrobiła mi się dzisiaj ranka. O, dzisiaj Oluś miał mały wypadek. Widzicie? Przewrócił się, jak byliśmy na głosowaniu. Mam nadzieję, że wasi rodzice również byli na głosowaniu, bo to jest bardzo ważne. Zobaczcie, ten glut już się nam zglucił. Prawie jest idealny do wyciągnięcia. Tato, daj jeszcze troszkę tego. Jeszcze troszkę dodamy. I potem zaczniemy ugniatać. O, dawaj. Jeszcze ściągniemy tutaj z tej... A, już. Jak ugnieciemy, to ściągniemy troszkę z stołu. O, ale się robi. Gęstawy, super, Osko. Zobaczcie. O, widzicie, już prawie cały wychodzi. Gluciol, prawie jak z Mohala. Dobra. Już wystarczy, Lusiu, bo będzie za gęsty. O, bo już go nie mogę prawie wyciągnąć. Jest taki gęsty. O, jest idealny, się wszystko z siebie. Ale kto będzie to ugniatał? Ja będę ugniatał. Bierzemy. Ja będę dwa slajmy. Widzicie, on już jest taki w miarę. Jeszcze nie jest do końca. Widzicie, bo on strasznie się na razie przykleja. Jeszcze troszeczkę aktywatora dodamy. A, poczekaj, ściągniemy tutaj. Ja sobie zawsze tak jak wezmę do rączki, to dodaję tego aktywatora. Chyba troszkę za szybko wyciągnęliśmy. A masz pierwszy klei. Filmik ze slajmami. Nie no, był slime taki kupiony, jak otwieraliśmy ostatnio Zinksy, prawda? Prawda, jaki Olusiu? Slime? No był slime, otwieraliśmy taki kolorowy, tęczowy. Pamiętasz? No tak, ale to nie robiliśmy. No ale nie robiliśmy, teraz robimy. Okej, okay, dodajemy. Już jest coraz lepiej, ale to cały czas jeszcze nie jest to. Ale już widzicie, jak mi się gdzieś pozostawało, jak przyklejam do rączki, to on zabiera. Tu mam kawałeczek na palcu i naciskam i on zabiera. Ale znowuż tu mi się przykleja wszystko. Więc to jest troszkę zabawy z tym. Ale niestety tak to trzeba zrobić. Proszę, o, super, Osko. Klei się. Klei się. Jeszcze troszeczkę dodamy aktywatora. A nie tak jak tamten, że tak trzeba było stawać jak najwyżej. No tak. Zobaczcie, jeszcze to nie jest to, ale jeszcze troszeczkę dodamy aktywatora. Pik, 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 pik. Tak, chciałam dodać tylko troszeczkę klejku? Nie, klejku nie dodajemy, bo jeszcze klej mamy do ściągnięcia ze stołu, co nam się wylało. No, już jest coraz lepiej. Naprawdę jest już coraz lepiej, ale cały czas trzeba ugniatać. Po to się ugniata, żeby ta reakcja wiązania doszła do końca, żeby potem nam nie zostawało na rączkach, jak będziemy się tym bawić. Prawda, Olusiu? Na razie jeszcze zostaje, ale tak to jest. Fajna jest zabawa, bo fajny jest dotyku, ale zawsze jak będziecie robić, szczególnie młodsi, powiedzmy do lat 6, muszą być rodzice. Byście nie pokleili całego mieszkanka na przykład, ok? Albo nie pobrudzili całego mieszkanka. Prawda, Olusiu? A wiesz, co już, Oluś, w tym czasie możesz robić? Co? Możesz już w tym czasie wyciskać drugi klej. Drugi klej. Ale zostawi do... troszkę jeszcze na to, na konkursie. No, jak na konkursie to najwyżej kupimy do konkursu jeszcze troszkę daleko. Znaczy konkursu, na rozwiązanie konkursu, a tak? Ile jest? A przy rozwiązaniu konkursu otworzymy chyba jakąś zabaweczkę, wiesz? Ile jeszcze dni? No jeszcze kilka, nie wiem, który dzisiaj jest, do końca czerwca. Wyciska. Olek, tylko celuj do miski. Zobaczcie, jak już jest fajny. Już mamy slajma. Teraz musimy go... Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. On nam chyba zostanie. Jeszcze. On nam chyba zostanie, a teraz ja potem spróbuję... Jest tak dużo jeszcze. Ja spróbuję ściągnąć to ze stołu. Już, tatuś, zaktywujemy tak? To. Już? Co już, tatuś? Już klej? Wystarczy? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. A klej się tam przykleja? Nas niestety jeden minus przy tym robieniu, że trzeba go długo ugniatać, żeby on był... Taki bardzo fajny do zabawy. Oluś, skocz szybko, tam zostawiłeś gluta, którego zrobiliśmy wczoraj. Tylko tamten już nam stwardniał troszkę, więc nie jest taki fajny glutowaty, ale jest całkiem. Prawda, Olusiu? Dobra, tu ściągniemy troszkę z naszego stołu. Zobaczcie, taki. Taki czerwony, teraz będzie niebieski. Teraz będzie niebieski.
Królestw. Widzicie? No, jest widzicie. Taki twardy. On jest twardy, a ten jest taki mięciutki. To też zależy, jaką ma konsystencję od ilości dodanego aktywatora, tak? Jesteśmy coraz bliżej. No wlej cały klej, no co ty zapomniałeś? Cały! Będziemy, kupimy następny, dawaj, szybko, żeby był duży slime. Bo ja muszę pół dnia tak cały czas. Oj, Olek, ale celuj. Nie, tak nie. Dawaj, celuj. Dobrze, Olek. Co trochę? Chyba trochę musi nam dostać, bo ja nie wytrzymam. Nie wytrzymasz? Tak długo. Dasz radę, próbuj. Nie bądź miękki, jak to mówią. Ale superowski nam wyszedł. Zobaczcie, błękitny. Kolor obojętnie jaki, możecie bawić się kolorami. Cała siła ci wypadła. To masz teraz trochę ugniataj. Ugniataj teraz, a ja będę tu wyciskał do końca. Ten będzie większy. Zobaczcie, jakiś, tylko żebym teraz nie wylał znowuż. Widzicie? Prawie pół miseczki. Wielkość gluta zależy od ilości kleju. Jaki tu będzie kolor, Olusiu? To daj, ja się tu będę ugniatał. Gdzie jeszcze nam się troszeczkę zostają części, czyli jeszcze trzeba się troszkę nim pobawić i no, zostaw. Widzisz? To jest fajne, że jak nam nawet zostanie trochę gluta, czyli slajma na ręku, jak go ugniatamy, to on, zobaczy, mam tutaj kawałeczek, przyczepiam, hop, i nie ma. Widzicie? Już jest naprawdę czaderski, zobaczcie. A jeszcze się nadal klei. Ile jeszcze się nadal klei, dlatego trzeba długo ugniatać. Dawaj jeszcze troszkę aktywatora. Wiesz co, troszkę mamy tu w miseczce. O, aktywator. Fajnie jest, jak się doda aktywatora, taki śliski. Teraz skoro pomieszamy. I zrobimy szybę. Widzicie nas przez szybę? Dobra, czadersko. Jedziemy dalej. Teraz Oluś robi kolory. Jakie kolory będziesz? Dwa, tak? No dwa, dobra, czyli będzie najprawdopodobniej takiego koloru. Ten otwórz. Dobrze, a ty wciśnij tak, niebieski. Ten by się wylał tu. Dobra, no wciskaj niebieski. Halo. To jest od tego slajma. No dawaj, halo, dawaj. Już? Nie no, jeszcze. Troszkę? Już. Jeszcze troszkę. Wcisnęliśmy resztę kleju. Pamiętajcie, klej przezroczysty. Możecie kupić taki jak my, specjalny. To nie są drogie rzeczy. A zabawa jest jaka? Fajna. Przedni. Ej, ta farba kosztuje mało. 11 No to akurat akrylowa jest droga, bo 11 zł to nie znowuż tak mało. Ale jeżeli chcecie zaoszczędzić, to za klej możecie zapłacić 5-7 zł. Nie wiem, ile kosztuje płyn do soczewek. O, już. Ale w domu na przykład może mama albo tata macie płyn do... Płyn do czego? Do prania, tak? O, ściągniemy tutaj z tego. No to widzisz, jaki on będzie teraz fajny? O, ale będzie fajniutki. Może jeszcze troszkę do niebieskiego. Jeszcze niebieskie? Dobra. Troszkę okay. Niebieskiego, ale czerwony już wystarczy. Dobra, zobacz. Tu już mamy tego gluciora. Mhm. Niebieskiego. Jest daj, fajniutki. Daj. Jeszcze poczekaj. Proszę, zobacz. Ja tu... O! Ale ugniataj, musisz ugniatać na razie. Niestety trzeba trochę... Już. Tak? Wystarczy? Czy jeszcze trochę czerwone? Czupinkę. Dobra. Czerwin Ferrari tak zwana, albo jak to mówią, Marlboro. Dobra. Mniej więcej postaram się to pokazać, żeby się nie zlało. Widzicie? Dwa kolory pływają tutaj. Teraz to wymieszamy. Nie wiem czemu oglądaliśmy na innych nagraniach, że mieszają drewnianymi albo łyżkami, albo czymś patyczkami. My też mieszamy drewnianymi, może można metalowymi, chyba to nie ma wpływu. Zobaczcie, jaki fajny kolor nam wyszedł. Taki fioletowo-bordowawy. Znaczy jasny fiolet, ale to fajny będzie. Podobny trochę do tego, tylko ten był... O, przykleił się! O, trzymaj! Szybko, trzymaj to! Trzymaj! Tu! Szybko! Szybko, ratujemy nowego slajma. Daj nam nasz niebieski kolor, tak. A chcesz zrobić takiego trochę innego, no. Że dodamy trochę, tak troszkę tego do tego?
No, ale później możemy. Później możemy wymieszać. Możecie mieszać kolory slajmów i zmiatać je ze sobą. Ten jest bardzo już sztywny, bo też przez to, że pamiętajcie, jak się pobawicie, musicie zamykać w jakimś pudełeczku, żeby powietrze za bardzo nie wysuszało, żeby był, starczył Wam jak najdłużej. Ok, dodajemy aktywatora. Oluś, drugi kolor. Super, Rosko, odlotosko. Jeszcze, dawaj, dawaj. Jeszcze. Już. O, ja cię. Chyba przesadziłeś, Olek. Już, kochanie, już. Bo teraz to pływa. Nie wiem, co z tego będzie, bo trzeba dodawać systematycznie i powoli, a Olek dał bardzo szybko. I nie wiem, czy nam ten glut teraz wyjdzie. Slime. Jak myślisz, Oluś? Chyba zobacz, nie wyjdzie. Może wyjdzie, zobaczy. No. A jak nie wyjdzie, to może i zrobię trzeciego. No, ale to nie dzisiaj. Może na razie, jutro. Może jutro. Okay, a za ile mi minie 12? Minęło już. A dlaczego mówisz 12? No bo mówisz 12. Ale co 12? Za 12 mi się kończy konkurs. Nie, konkurs się już szybciej kończy. Jak? No na koniec czerwca się kończy konkurs. I za ile mi? Dawaj, poczekaj, bo tam już mama nas z obiadem goni, a my już kończymy. Prawda, Olusiu? O, jest coraz lepszy. Ale jeszcze nam nie wychodzi cały. Tak, kochania, zostań tu. Nie teraz, nie, teraz nie, tam to później. Koniec odcinka już będzie zaraz, tylko teraz tu musimy ugniatać. Dodajemy jeszcze trochę aktywatora. O! Już jest prawie gotowy do ugniatania. Nie przejmujcie się, to wszystko potem można zmyć. Mama nie będzie krzyczała, tylko najlepiej zmywajcie to sami. O, prawie nam wychodzi cały. Zobaczcie, prawie się odkleja. Coś tu mi się jakiś alarm włączył. Dobra, Olusiu, dolej jeszcze troszkę aktywatora. Kochanie, nie jest za dużo, dolej, Oluś, szybko, dawaj i nie znikaj z ekranu, no dolewaj, kochanie. Już. Jeszcze, bo ten aktywator musi się dostać wszędzie, on na początku się tylko z zewnątrz, on jak dostaje się do środka, to jeszcze potem trzeba dolewać. Już, na razie już, kochanie, zobaczymy, dobra, kropelka, ja już próbuję wziąć do rączki. I zacząć. O, teraz mamy tego już tak daj tyle. Dotknąć. No daj dotknąć, ale szybko, bo ja muszę ugniatać, kochani. Jest, nieźle. Zaraz z tego ściągniemy też. O, wygląda jak płyska woda. Mm-hmm. Ten slime na nas. Tak widzisz? Jest. Jak woda wygląda. No, jego jeszcze też pewnie trzeba będzie pougniatać. Nadal jeszcze tu. Nie szkodzi, później tym się zajmiemy. Chodź tu, Olusiu, bo ci nie widać na kamerce. Mów coś teraz, bo ja cały czas mówię. A ty nic nie dość, że mówię, to jeszcze ugniatam. Zobaczcie, jak się bawię tym slajmem. O, pokaż. Zobaczcie. No, ugniataj. To mucha była, dawaj. Mucha. Bo Olu się bardzo boi os. Nie wiem, jak wy. Ja się najbardziej boję. O, czego się najbardziej? Czego się najbardziej? Najbardziej się boję pająków. Pająków się najbardziej boisz? Tak. To się chyba nazywa arachnofobia. Zobaczcie, już nam drugi glucik się robi. Niestety, bardzo długo to trzeba ugniatać, żeby to w końcu nabrało tak, ja żeby się tak nie odkleiło. Ugniatam, żeby nie był już tak. Ale pokaż, bo zasłania miseczka. A to jest pokaż. Aktywator? No, może aktywator, możesz tym pomóc troszkę, jak jeszcze ci się klei. No, kleje się tak troszkę. Tak troszkę jeszcze się klei. Ugniatamy. Nic na tym filmie prawie cały czas ugniatamy. Nic nie robimy, tylko ugniatamy. Weźmiemy tą resztę. Ja bym cały aktywator stąd na tego slajma. Na tego slajma ściąga aktywator. My ściągniemy z łyżki resztę. O, właśnie, zobaczcie, obczyszczone. Ale ciągle jeszcze to nie jest to. Zobaczcie, za bardzo mi się przykleje. Jeszcze troszeczkę, ale to ugniataj. Zobacz, ten jak im dłużej ugniatacie, tym on będzie fajniejszy i na dłużej będziecie się nim bawić. Okej, okay. Dobra. Powoli kończymy. Udało nam się zrobić tak. To możemy dodać. Dodaj, kochanie, dodaj. On jeszcze na koniec chciał dodać, Oluś.
No i trochę jak skończysz, dobrze, to Simon. Tutaj jest przygotowane. Jest przygotowane. Możesz już dodać, Olusiu, bo już kończymy. O czym mają widzowie nie zapomnieć? Przypomnij. O, łapce w górę. Łapce w górę. Subskrypcji. Din don din don. Din don din don. Co to było? Koko, koko, koko. Aha, czyli zaczyna się głupaweczka, więc tym bardziej musimy kończyć tą zabawę. Mam nadzieję, że wam się podobał filmik. Jak będziecie chcieli jeszcze o slajmach, to napiszcie w komentarzu. Może zrobimy slajma. Olusiu, wiesz, czego slajma możemy zrobić? Z Coca-Coli albo z Pepsi. Podobnież można, gdzieś czytałem w internecie. Chyba że macie jakiś inny pomysł albo inny sposób. Bo można też pójść na Zobacz. Ok. Pokazujemy i kończymy. Jeszcze tu dodamy troszkę. Tu jest. Dobrze. O, widzisz? Tatuś? Widzę. Widać te kawałeczki. Ok. Chlapu. Dobra. Widzisz? Wkładaj do miseczki. Zobaczcie. Mamy dwa slajmy. Ten tu pływa, bo tu było dużo aktywatora. Nie szkodzi. O, mama nakłada obiad, musimy kończyć. Okej. Okay. Kogo? A, pozdrawiamy Julkę, pozdrów, bo Julka cię mocno pozdrawia zawsze, nie? I chciała z nami kiedyś może usiąść, bo ci nie widać. I kiedyś nam zaprosimy Julkę i nagramy z nią odcinek, tak? Dobra. Tu już mamy gotowe. Ten już się nie klei, bo teraz nie wiedziałem, że aż tyle tam aktywatora było. A teraz mi pamiętasz? Dam ci, ale najpierw co robimy? Żegnamy się, mówimy pa, 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 pa. I co jeszcze? No nie wiem. Pozdrawiamy was wszystkich, do zobaczenia. Pamiętajcie o konkursie. Pamiętajcie o konkursie i trzymajcie za nas kciuki. Jak najwięcej subskrypcji, łapek w górę, pozytywnych komentarzy, trzymajcie się cieplutko i przypominajcie rodzicom, żeby głosowali na prezydenta. Chcę zobaczyć, jak sobie trochę pogniata teraz slajma. Aha, chcesz zobaczyć, to ci troszkę, bo on się jeszcze troszkę klei. O, teraz masz. Masz, ugniataj. Mamy dwa slajmy, niebieski, błękitny bardziej, czyli królewski. Zobaczcie. Jeszcze tu, ciach, ciach, ciach. Zrobiliśmy takiego fajniutkiego i taki kolor troszkę bordowawy, bo fioletowy to nie wyszedł. Dla mnie różowy. O, może troszkę odmiana różu, łososiowy to na pewno nie jest. Pudrowy róż to też na pewno nie jest, ale... Podłowy róż. Pudrowy róż, taki przypudrowany. Ok, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenka, pomachaj Olusiu. Dwa slajmy, pa, hej, pa! O, jeszcze się nie wyłączyło. No to co? Szybko? Kochamy was. Papa, widzowie. Papa, widzowie.